Odbywał się do 31 grudnia 1961 roku. Tu akurat na okładce tego numeru, tego drugiego numeru, ta postać poniżej Lalusia, to jest właśnie major Dąb, to jest zdjęcie z jego aresztowania. Niestety major Dąb do dziś nie doczekał się pełnej rehabilitacji. Nie został anulowany wyrok skazujący z 1962 roku. Dopiero 2 tygodnie temu prokurator generalny wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o kasację tego wyroku. Miejmy nadzieję, że Sąd Najwyższy nie będzie przedłużał tego postępowania i że w miarę szybko się z tym upora. Daj Boże, żeby major żył jak najdłużej, ale w wieku 95 lat no w każdym dniu może go zabraknąć. Więc no niestety te sądy po roku 1990 bardzo często były nieprzychylne tematowi żołnierzy wyklętych. Proces rehabilitacyjny porucznika Przybyłowskiego, Państwu mówiłem, ten, który widział, jak torturują jego żonę, trwał 15 lat. Skład sędziowski umyślił sobie, żeby wysyłać pisma do Moskwy, do archiwów moskiewskich z różnymi pytaniami. Oczywiście tam nikt nie odpisywał nawet na te pisma. Postępowanie trwało 15 lat, dopiero jak się zmienił skład sędziowski, po 2 miesiącach okazało się, że nie ma większych przeszkód i porucznik Przybyłowski został rehabilitowany. Trzeci numer, wyklęci na ziemi lubawskiej. Rejony ziemi lubawskiej były nazywane partyzanckim krajem. Struktury ROAK-u, czyli Ruchu Oporu Armii Krajowej, opanowały te ziemie tak skutecznie, że tak naprawdę no, funkcjonariusze UB nie mieli tam wstępu. PPR-owcy musieli wstąpić do podziemia. Ci nieliczni, którzy tam funkcjonowali. I faktycznie żołnierze wyklęci właśnie ROAK-u mianowali tam swoich sołtysów, sprawowali tak naprawdę administrację nad tymi terenami. Bardzo długo się opierali władzy komunistycznej. Był tam oddział 30-40-osobowy Marcjana Sarnowskiego, pseudonim Cichy. No, Cichy miał 21 lat w chwili śmierci, 20, kiedy sformował oddział. Było to około 30-40 chłopaków w wieku 16-23 lata. Więc właśnie tym wyklętym na ziemi lubawskiej ten trzeci numer jest poświęcony. Czwarty z kolei to młodzieżowe organizacje konspiracyjne 1944-56. Przez to podziemie młodzieżowe przewinęło się około 20 tysięcy osób. Tam wyroków śmierci zazwyczaj nie było, ale były lata długoletniego więzienia. Byli to młodzi ludzie, którzy byli zafascynowani ideami szarych szeregów i właśnie chcieli kontynuować te konspiracje i walkę o niepodległość. Często niestety kończyło się ta działalność wsypami, aresztowaniami. Piąty numer to właśnie poświęcony cichociemnym, wyklętym, a więc tym, którzy w czasie II wojny światowej byli skoczkami do kraju, a po wojnie byli w niepodległościowym podziemiu. Między innymi kapitan Adam Boryczka, pseudonim Toniko, aresztowany przecież w latach 50. do roku 1967 przebywał w więzieniach. Kurier Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a wcześniej jeszcze w brygadach wileńskich. Wśród autorów są i profesor Krzysztof Szwagrzyk, który zajmuje się ekshumacjami na Łączce i w innych miejscach, gdzie znajdują się szczątki bohaterów, i Tadeusz Płużański, i dr Tochman właśnie w tym ostatnim numerze, Cichociemni Wyklęci. Ale też są lokalni historycy, regionaliści, pasjonaci, którzy tą historią się zajmują i piszą na temat żołnierzy wyklętych na swoich terenach. To jest czasopismo o charakterze popularno-naukowym. Nie chcemy męczyć jakimiś wieloma przepisami, trudnym przekazem, takim zamkniętym, hermetycznym językiem, dostępnym tylko dla historyków, więc staramy się, żeby to było czasopismo o charakterze popularno-naukowym i staramy się docierać też do szkół, przede wszystkim szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W związku z tym uruchomiliśmy akcję Kwartalnik Wyklęci do Szkół. No, cena jednego numeru wynosi 25 zł. Z racji objętości prawie 300 stron ta cena jest konieczna. Natomiast w ramach tej akcji Kwartalnik Wyklęci do Szkół wysyłamy w cenie 22 zł. 2 numery kwartalnika wraz z kosztami przesyłki do danej szkoły gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej. Już ponad 300 szkół z tej akcji skorzystało. No, nie będę Państwa oszukiwał, że w momencie, kiedy kwartalnik trafia do tej szkoły, to momentalnie ustawia się kolejka kilkudziesięciu osób, które chcą go wypożyczyć, ale mamy informacje, mamy maile, listy, że właśnie
informacje na Facebooku, na profilu kwartalnika Wyklęci, że młodzi ludzie wypożyczają te kwartalniki, że czytają. Oczywiście to są pojedyncze osoby, ale zazwyczaj tak właśnie bywa, że to są nieliczne grupy, którym coś się chce więcej, coś chcą poczytać, coś chcą wiedzieć na temat żołnierzy wyklętych. A tutaj obok, po drugiej stronie są przedstawione dwie okładki książki Wilczęta. Wilczęta 2, rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. 24, rozmowy z synami i córkami żołnierzy niepodległościowego podziemia. W związku właśnie z tą akcją Kwartalnik Wyklęci do szkół, obok książek przy stoliku, gdzie mogą Państwo nabyć te publikacje, jest też puszka, jeśli ktoś może wesprzeć tę akcję. Oczywiście, jeśli ktoś ma taką chęć i możliwość, to można właśnie do tej akcji dołączyć. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że Państwo pamiętają o żołnierzach wyklętych nie tylko 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci im poświęcony, ale także w pozostałe dni roku. Jeśli pojawią się oczywiście jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy panu Kajtanowi za przybycie, za taką lekcję historii, za przedstawienie tych faktów w sposób bardzo przystępny, a jednocześnie pełny. Tutaj taki drobny upominek od nas, od organizatorów. Jeszcze chciałem tylko podziękować za... Chyba, że będą pytania, może tak, najpierw... Właśnie, może będą pytania, więc jeszcze nie będę jakby kończył spotkania. Jeśli są jakieś pytania, to jest okazja, można czegoś się jeszcze dowiedzieć. Chyba, że wykład był tak właśnie pełny, jak mówiłem, kompletny, że pytań nie ma. Chciałem bardzo podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojniczu. O, jest pytanie. Okay. Skoro nie ma innych pytań, Szymon Grul, ja chciałbym się spytać, bo przedstawił pan historię tysięcy ludzi, prawda? Historię straszną, historię walki, właśnie jak pan mówił, bez nadziei, tak, w pewnym momencie, to pytanie się tej brzytwy nadziei. Ale jednocześnie powiedział pan o piekle, które oni przeszli. I w moim ujęciu największym piekłem, jakie oni musieli przejść, było to, że oni musieli w pewnym momencie walczyć z Polakami. Czyli ci ludzie, którzy byli werbowani do aparatów komunistycznych, przecież oni nie zawsze byli na skroś źli, ponieważ zostali komunistami. To nie było tak. I problem jest taki, że właśnie oni walczyli z Polakami. I to ta wojna polsko-polska, do której oni zostali zmuszeni, jest w kontekście tego, że obecnie właśnie tak samo próbuje się wykorzystywać ten wizerunek żołnierzy wyklętych. Próbuje się dychotomizować nasze społeczeństwo. Próbuje się pokazywać te dwie strony, jak pan mówi właśnie. Z jednej strony wyciąga się te pojedyncze przykłady, jak pan mówi, ale jednak nie wszystkie, bo tutaj właśnie są tysiące ludzi. Tutaj takie przykłady również były. I w ten sposób próbuje się pokazać z jednej strony, pokazuje się tą wyłącznie białą stronę, z drugiej wyłącznie czarną. I próbuje się skłócać Polaków. I to jest właśnie to piekło, którego doświadczyli żołnierze wyklęci. Niestety wciąż go doświadczamy, tej wojny polsko-polskiej, tego, że nie potrafimy dojść do zgody we własnym narodzie. Dziękuję za ten głos. No, muszę się z panem fundamentalnie nie zgodzić. Po pierwsze, to nie była wojna polsko-polska. To była wojna polsko-sowiecka. Przez pierwsze dwa lata, 1945-46, na terytorium Polski stacjonowało 5 elitarnych dywizji wojsk wewnętrznych NKWD. One były przeznaczone do zwalczania niepodległościowego podziemia. I w 1946 roku dowództwo chciało te dywizje wycofać, ale Bierut prosił o to, błagał o to, żeby chociaż jedną dywizję zostawić, bo bez tego wsparcia władza komunistyczna w Polsce się nie utrzyma. No i wtedy towarzysze z Moskwy się łaskawie zgodzili i pozostawili 64. Dywizję Wojsk Wewnętrznych NKWD do dyspozycji towarzyszy polskich. Co do tego, że etniczni Polacy byli w tym aparacie bezpieczeństwa, się z panem oczywiście całkowicie zgadzam. Pojawiają się czasem na prawicy takie stwierdzenia, że to nie byli Polacy, że to byli Żydzi, czy Rosjanie, czy Ukraińcy. Owszem, byli też tacy. I przy każdym PUBP, Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, był sowietnik, a więc doradca z NKWD, ale było wielu Polaków. Co z tym się całkowicie zgadzam. Tylko nie wiem, co to ma udowadniać. To nie były dwie strony
politycznego konfliktu, jak na przykład mieliśmy do czynienia w Hiszpanii w latach 1936-39, gdzie byli republikanie i byli frankiści. I tu faktycznie możemy powiedzieć, że była wojna domowa. Obie strony czerpały oczywiście ze wsparcia państw trzecich, ale tu było, faktycznie możemy to użyć, stwierdzenie wojna domowa. Natomiast u nas była okupacja. Komuniści sami z siebie nigdy by władzy w Polsce nie objęli. Poparcie dla komunistów przed wojną było marginalne, rzędu 1 lub 2%. Więc dopiero na bagnetach NKWD, na terrorze, który został rozpętany, wtedy faktycznie to poparcie rosło na zasadzie pewnego przymusu. Więc co do tego, że byli Polacy i że na pewno żołnierze niepodległościowego podziemia mieli czasem problem z tym, że strzelają do Polaków, na pewno tak. Na pewno tak. Tylko ja bym tutaj naprawdę bardzo uważał, bo to nie była w żaden sposób wojna domowa. To była walka z okupantem. PRL nie było formą państwa polskiego. Było to państwo okupacyjne, które znajdowało się na terytorium Polski w latach 1944-1990. Legalny rząd przebywał w Londynie na uchodźstwie. PRL nie miało legitymacji demokratycznej do sprawowania władzy. Wszystkie wybory były fałszowane. Nie miało legitymacji ciągłości prawnej, ponieważ legalny rząd, jak mówię, przebywał w Londynie. Mieli legitymację siły. Po prostu chwycili społeczeństwo polskie za pysk i od 1947 roku już swobodnie w nim rządzili. Więc nie wiem, czy tutaj chodzi o pewien podział. Proszę Państwa, jeśli Pan mówi tutaj, że były pojedyncze, jakieś sporadyczne przypadki, tylko po pierwsze pamiętajmy, jak one były traktowane przez dowództwo. Znam przypadek, gdzie za kradzież spodni chłopak został rozstrzelany z oddziału, bo codziennie rano mieli mówione, że jest zakaz absolutny kradzieży. Ale jeśli idziemy na takiej zasadzie właśnie pewnego marginesu i przyznawania, bo to jest taka, to troszeczkę u nas w Polsce jest takie w ostatnim czasie dość modne, prawda, że mnóstwo Polaków pomagało Żydom, a mówimy o jakichś pojedynczych przypadkach szmalcowników, którzy Żydów sprzedawali Niemcom. Podobnie zresztą, ale jeśli tak na takiej zasadzie szukamy, to możemy też popatrzeć na armię amerykańską, która wyzwalała Francję czy Włochy. Czy dobrze, że wyzwalali Francję i Włochy? Oczywiście, że tak. Czy dopuszczali się pojedynczy żołnierze gwałtów? Oczywiście, że tak. Tylko czy to przekreśla, ci pojedynczy żołnierze przekreślają, jeśli oczywiście dowództwo piętnowało tego typu wybryki? Wydaje mi się, że nie. Jeśli mogę odpowiedzieć. Mhm. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że te wybryki były często surowo karane właśnie śmiercią, ale to jednak nie zaprzecza temu, że ci ludzie należeli do tej walki. I owszem, oni w pewnym momencie popełnili błąd, zostali za to surowo ukarani, ale problem jest taki, że właśnie próbuje się wybielać zupełnie i promuje się czarno-biały obraz rzeczywistości. Ale bo to był czarno-biały obraz rzeczywistości. Nie, oczywiście, że to tak. Wszystko ludzie. To była walka ludzie dobra ze złem. Nigdy nie są czarno-biali. Wie pan, jeśli znajdzie pan jakieś elementy dobra w Urzędzie Bezpieczeństwa albo NKWD, to polecam naprawdę szukać, ale wydaje mi się, że prędzej pan znajdzie igłę w stogu siana. Proszę pana, sugeruje pan, że ci wszyscy ludzie w NKWD raz byli w większości Rosjanami albo nie Polakami. Bo mówił pan o tych 5 dywizjach, potem jednej tak. dywizji. Ale jednak w całym kraju te 5 dywizji nawet nie mogłoby utrzymać spokoju, gdyby nie było wsparcia miejscowego aparatu. Zaczęli ten aparat tworzyć. Rozumiem, ale to w takim razie idźmy dalej. W takim razie w czasie II wojny światowej też nie było wszystko czarno-białe. Jak najbardziej. Aha, czyli w takim razie, będziemy szukać teraz na przykład dobrych żołnierzy SS, tak? Kiedy żołnierze Wehrmachtu odmawiali rozstrzeliwania. Dobrze. Oczywiście, Otoszimek. Tylko to były naprawdę pojedyncze i to takie zupełnie marginalne przypadki. Ale były. To możemy przyznać. Był jeden na powiedzmy 10 tysięcy przypadków, że był. Ale dla mnie to jest mimo wszystko dalej rzeczywistość czarno-biała. Właśnie o to chodzi, że to nie jest rzeczywistość czarno-biała już w tym momencie. Bo ta czarno-biała rzeczywistość ma jedną kropkę na tej kartce papieru. I co w związku z tym? Zmienia tą rzeczywistość. I co w związku z tym? Czy to prowadzi do tego, że mamy teraz powiedzieć, SS-mani, ale pojawiały się sporadyczne przypadki, że ktoś był dobry, więc w imię tego powinniśmy teraz jakoś się dogadać? Nie. Jeśli pan spojrzy na to, jak to jest robione w Niemczech,
Niemczech, to tak to jest robione. Tak samo jak Pan mówił o kwestii pomagania Żydom. Jeśli Pan przeczyta książkę Grossa, to tak to jest robione. I właśnie jak, tak samo jak zaprzeczam temu, co znajdę w książce Grossa, tak samo zaprzeczę próbie wybielania rzeczywistości we wszystkich innych przypadkach. No to nie chodzi o próbę wybielania. Przecież dopóki Pan nie zadał pytania, mówiłem jasno o tym, że zdarzały się sporadyczne przypadki. Sam to przyznałem. Tak. Mimo, że uważam rzeczywistość za czarno-białą. No wie Pan... Właśnie z tym obrazem rzeczywistości jako czarno-białej chciałem się nie zgodzić. No można się nie zgodzić, tylko wie Pan, tylko tutaj próbuje Pan w tym momencie stworzyć obraz podzielonego społeczeństwa polskiego. Owszem, było podzielone z tego względu, że część po prostu poszła na współpracę z okupantem i stanęła po złej stronie barykady. Właśnie tutaj docenienie tego indyferentyzmu społeczeństwa, tego, że większość ludzi tak naprawdę miała już dość, była obojętna wobec tego, kto będzie sprawował władzę. Tak, ale zobaczmy, jak taka osoba się zachowała. Bo jeśli wydawała kolegów na przykład, czy sąsiada, bo tam się spotykają konspiratorzy, no to opowiedziała się jednak nie na zasadzie indyferentyzmu, tylko raczej na zasadzie zgody z okupantem. Nie będę mówił, że podchodzimy od... Ja tylko po prostu chciałem przekazać moją wizję tego nie czarno-białego obrazu rzeczywistości, a wchodzenie już w szczegóły, faktycznie to może nie jest miejsce tutaj, z chęcią porozmawiam po. Dziękuję. Ja mam pytanie, Piotr. Mianowicie po roku 90, czy odbyły się jakieś procesy tych zbrodniarzy, którzy torturowali ludzi pod ziemią? Odbywały się oczywiście, ale bardzo rzadko byli pociągani skutecznie do odpowiedzialności. Takim przykładem człowieka, który faktycznie siedział, był Adam Humer, który dostał karę w wyniku apelacji 7,5 roku więzienia. Zmarł w przerwie w jej wykonywaniu, ale klawisze więzieni mu salutowali w czasie odbywania tej kary, bo jeszcze niedawno był ich przełożonym. Więc to było kilka dosłownie przypadków, kiedy ktoś faktycznie siedział w więzieniu. W większości odbywały się te procesy, jeśli się w ogóle odbywały, no to albo wymawiali się złym stanem zdrowia, albo też no było zbyt mało świadków, aby móc udowodnić ewentualne tortury czy jakieś nadużycia. Problem współczesnej Polski jest taki, że można pociągnąć do odpowiedzialności taką osobę tylko wtedy, jeśli przekroczyła ówczesne przepisy. Jest ciągłość prawna między III RP a PRL-em. I to jest w mojej opinii bolączka właśnie tego zagadnienia. Jeśli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności Stefan Michnik, jeśli pojawi się na terytorium Polski, zostanie aresztowany i postawiony przed sądem, to tylko za to, że jako asesor sądowy nie przedłużył aresztu o 6 miesięcy, czyli nie wydał dokumentu. To, że asystował przy egzekucjach polskich niepodległościowców, no to za to nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Na przykład śledztwo w sprawie śmierci kapitana Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, no, zawiera irracjonalną konkluzję pani prokurator, która stwierdziła, że w sumie wszystko odbywało się zgodnie z przepisami. W sumie to była działalność zmierzająca do zmiany ustroju państwa, więc no, nie można nikomu postawić zarzutów, ponieważ zostali oni zamordowani w świetle ówczesnego prawa jak najbardziej legalnie i wszystko odbyło się w porządku. Więc odbywały się bardzo sporadycznie te procesy, ale tak naprawdę no, mało kto został skutecznie pociągnięty do odpowiedzialności. Andrzejku, ja chciałbym swoją obawę wyrazić, dlatego że w tej historii czarno-białej jest niebezpieczeństwo mitologizowania pewnych postaci. I przypominam sobie dwie sprawy. Dokładnie jakiś czas temu odbyło się spotkanie i jeden z wojniczanów starszych wiekiem mówił o Jachimku i o tym, jak on pamięta z relacji ojca, jaki był odbiór jego działalności tutaj na terenie, na terenie Wojnicza. I druga sprawa, sprawdzałem akta, które stały się podstawą do napisania scenariusza do spektaklu w Tarnowierzu. W tej chwili nie mogę znaleźć konkretnie tytułu i autorki scenariusza. Chodziło o wypadki
śmierci dwóch kobiet zamordowanych koło Pleśnej przez żołnierzy właśnie AK. No te na to wskazywały dane. One zostały uznane za osoby pochodzenia żydowskiego ze względu na nazwiska, które tak brzmiały, i obrabowane i zgwałcone w lesie zamordowane. Były to wdowy dwóch żołnierzy zabitych w Katyniu. A skąd pan wie o tym, że akurat tego dopuścili się żołnierze AK lub NSZ? Są dane, które są w Muzeum Tarnowskim i one są także chyba zdigitalizowane. Ale no, w jaki sposób to zostało? Czy to są dane stworzone przez ówczesny aparat bezpieczeństwa? To są, no bo zapewne to było... To są wspomnienia dokumentowane. Więc tylko wie pan, ja nie jestem w stanie zweryfikować tych danych. No właśnie, to jest taki problem, że bardzo często jest trudno takie dane zweryfikować. To możemy kwestionować każdą... Nie można na przykład, no to, że ktoś był, że była żoną oficera zamordowanego w Katyniu, no serdeczne współczucie, ale nie wiadomo, co w czasach powojennych, czy to była osoba Bogu Ducha winna. Czy może faktycznie, ja nie rozumiem, czy pana tutaj coś śmieszczy w tym momencie? Nie, to znaczy tak? ja powiem jedną rzecz. To można zawsze opuścić spotkanie, jak panu coś nie odpowiada. Nie, ja powiem jedną rzecz. Wykład mi się bardzo podobał, ale wydaje mi się, że to traktowanie historii czarno-białe, to co tutaj państwo już próbują sygnalizować, jedynym usprawiedliwieniem może być tylko pański młody wiek. Czy uważa pan, że każdy dokument w IPN-ie należy zakwestionować tylko dlatego, że został wytworzony w określonych warunkach politycznych? Dam panu jeden przykład. Jeszcze na terenie Tarnowa wiszą klepsydry. Pięć nazwisk na nich występuje. Nie będziemy w tej chwili nikogo tam szarpać z imienia i nazwiska, ale jest pięć nazwisk żołnierzy wyklętych, których pamięć próbowało się w jakiś tam sposób uczcić mszą i tablicami pamięci, pochowani zresztą na jednym cmentarzu w Starym Tarnowie. Wie pan co? Problem polega na tym, że trzy z tych pięciu nazwisk to są późniejsi tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Cieszę się, że zwrócił pan uwagę tutaj na pewien bardzo istotny problem, mianowicie taki, że część żołnierzy wyklętych z takich czy innych względów została potem po prostu wciągnięta we współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Oczywiście ani ja, który siedzę w IPN-ie od wielu lat, ani wielu historyków nie jest w stanie dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy my zachowywalibyśmy się niepodobnie, może nawet gorzej. Zgadzam się co do tego, że tacy ludzie nie powinni być honorowani. Ja słuchałem przez godzinę, pan wytrzyma 5 minut. W związku z tym... Nie chcę jeszcze zapytać. No, to będzie chyba taka możliwość. No ale to jest jakieś pytanie, a nie tutaj wypowiedź jakiejś jednej osoby. Przepraszam, a pan jest prowadzącym za to spotkanie? Jestem słuchaczem. W związku z tym, czy wy młodzi historycy nie powinniście zwracać uwagę na pewnego rodzaju subtelności, że na takich klepsydrach często pojawiają się ofiary i sprawcy, że bardzo często ludzie, którzy w latach, na początku, przez całą okupację, w początku lat 40. byli w oddziałach wyklętych, potem niestety z takich czy innych względów zostali umoczeni we współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa i sami potem stawali się przyczyną tego, że część ich oddziałów po prostu była eliminowana, mordowana i tak dalej. Czy dzisiaj nie jest chichotem historii, że wszystkich ich jakbyś wciąga się na jedną listę bohaterów? Właśnie wydaje mi się, że to, co tutaj ten młody człowiek powiedział właśnie, że historia nie jest czarno-biała, że czasami trzeba zwracać uwagę, że ktoś, kto miał piękny epizod w latach wojny, potem robił rzeczy mniej chwalebne. Wie pan co, ja teraz piszę taką dużą pozycję, mam nadzieję, że może kiedyś ją pan przeczyta, na temat duchowieństwa diecezji tarnowskiej w latach II wojny. Zobaczmy.
zobaczy pan tam, jak skomplikowane były losy na przykład księży. W jednym dekanacie byli księża, którzy byli kapelanami oddziałów, które się wzajemnie zwalczały. To jest naprawdę dzisiaj tak niezwykle trudno z pozycji 2017 roku stwierdzić, który z tych oddziałów miał rację, który nie. Który proboszcz, który dowódca oddziału, który żołnierz był bardziej patriotyczny lub mniej patriotyczny. A pan tutaj przykłada taką kalkę czarno-białą. Można? Tylko jeszcze powiem, że dziękuję za pytanie, ale prosiłbym praktycznie krótsze, ponieważ może być trudno się zapamiętać, co było podstawą tego pytania. Jeśli można, pytanie już to koniec. Wie pan, całkowicie nie zgadzam się z sytuacją, w której ktoś, kto był później tajnym współpracownikiem, jest obecnie wynoszony na piedestał. I znam co najmniej kilka takich przykładów i sam podejmowałem różne działania, żeby takie osoby nie były przedstawiane jako nieskazitelni bohaterowie, bo takimi osobami no niestety nie były. Więc jeśli pan tutaj próbuje stwierdzić, że ja takie osoby bym wybierał, to jest absolutne kłamstwo z tego względu, że jeśli ktoś później poszedł na współpracę i faktycznie donosił na swoich kolegów, no tutaj takim przykładem może być Olgierd Christa, pseudonim Leszek z 5. Wileńskiej Brygady AK, absolutnie nie powinien być obecnie na piedestale. Absolutnie nie. Oczywiście możemy tutaj mówić o nim jako o żołnierzu wyklętym, na pewno żołnierzu wyklętym, trudno powiedzieć, żeby był żołnierzem niezłomnym, ale więc tutaj no, trafił pan troszeczkę, przestrzelił pan, bo absolutnie nie jestem osobą, która takie osoby będzie uważała za bohaterów. I absolutnie sam o tym mówiłem, pan to zauważył, że byli ludzie, którzy współpracowali z UB. No wiadomo, jeśli ktoś tylko podpisał lojalkę, a starał się później od tej działalności jakoś odejść, to jest inna sytuacja niż były takie przypadki niestety, że ktoś stawał się aktywnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, a potem Służby Bezpieczeństwa. Więc no, wie pan, no tutaj trudno mi się do tego odnieść, ponieważ no, ja się zgadzam, że takie osoby nie powinny być pokazywane na piedestale. A co do kwestii, wracając jeszcze Jachimka, banalny przykład z pobliskich Łętowic. Tam wszyscy są przekonani, że Jachimek obrabował księdza. I to wszyscy są co do tego, że mu kurę zabrał. To jest zakorzenione niesamowicie. Jak ktoś pyta, Jachimek, no księdza obrabował. Zapytałem emerytowanego proboszcza z Łętowic, czy wie coś o tym, czy jego poprzednik mówił mu o tym. No powiedział, że nie, ale słyszał o tym, że nie może za dużo powiedzieć, ponieważ jest związany tajemnicą spowiedzi, ale w latach 70. przyszedł człowiek do niego, który tego czynu dokonał. Co więcej, no nie był to Józef Jachimek, bo już nie żył oczywiście. Co więcej, ten człowiek przyznał się, że Urząd Bezpieczeństwa zasugerował mu, żeby po pierwsze tego rabunku dokonał, a po drugie, żeby zrzucał i rozpowiadał informację, że tego dokonał Jachimek. Więc takich przypadków, kiedy zrzucano odpowiedzialność na żołnierza, oczywiście może pan teraz powiedzieć, no ten ksiądz sobie to wymyślił, nie? No może wymyślił, no, nie wydaje mi się, żeby to wymyślał, ponieważ on nie jest jakoś zaangażowany w tę historię, więc no, tutaj na takiej zasadzie to można naprawdę nie jest jakoś osobiście zaangażowany w tę historię, nie miałby powodu, żeby tak uważać. No, stwierdził, że ktoś do niego przyszedł do spowiedzi, on oczywiście nie może powiedzieć kto, ale fakt faktem, że coś takiego było. Jeśli pan bada archiwa IPN, to doskonale pan wie, że to zrzucanie winy za rzekome jakieś rabunki, gwałty i tak dalej, dochodziło do takiego zrzucania winy właśnie na żołnierzy wyklętych. Kolejny przykład, okolice Tarnobrzega. Oddział Tarzana, tudzież Tarzana, w okolicach właśnie Tarnobrzega działał i przechodzili obok spółdzielni, obok jakiegoś kołchozu, jakiegoś PGR-u. I pracownicy tego PGR-u postanowili sobie przywłaszczyć część trzody chlewnej. I na kogo poszło oczywiście, że to zrobili? No na oddział Tarzana. Można, krótko. Tak? Oczywiście, że krótko. Po tym głosie z tyłu sali pytanie moje jest krótkie. Kajetanie,
czy miesięcznik, czy kwartalnik poświęcony żołnierzom wyklętym ma ambicje bycia periodykiem krytycznym i rzetelnym, czy też chodzi o propagandę, która zupełnie nie uwzględnia innej wersji wypadku? Kwartalnik ma na celu być czasopismem popularyzatorskim w historii żołnierzy wyklętych i ma przedstawiać rzeczywistość tak, jak ona wyglądała, a więc wojny cywilizacji, starcia dobra ze złem. Jeśli są w czasem w niektórych historiach właśnie zawarte jakieś sporadyczne przypadki niesubordynacji, one są normalnie wymieniane, ale są przedstawiane, w jaki sposób to było traktowane przez dowództwo. Tyle mogę powiedzieć. Na pewno jest krytyczne, na pewno nie jest krytykanski, a więc doszukiwanie się jakiejś czarnej kropeczki na morzu białego koloru. No, pod tym względem na pewno krytykanski nie jest. Pytania są wskazane. Słucham? Pytania i głosy odmienne od zaprezentowanego są wskazane, prawda? No są w debacie publicznej przedstawiane. Dziękuję. A to, że debata publiczna jest zdominowana przez wiadomą stronę, no to jest inna sprawa. A co to jest wiadoma strona? Słucham? Co to jest wiadoma strona? No, wie pani, tak. Nie jest tak? Nie. Nie? A jakie, w czyich rękach są, jest prasa, są media? Tych, którzy je czytają. Aha, w ten sposób, tak? Wie pan, że jeżeli chodzi o polską prasę, to tak naprawdę Solidarność NZZ, zwłaszcza lokalna, ale czy ja tutaj w tym momencie bronię tej takiej decyzji, że sprzedano to w ręce obcego kapitału? Ale kto to sprzedał? No na początku lat 90. zostały sprzedane. Czy lata 90., czy końcówka lat 90. Ja nie jestem rzecznikiem NSZ Solidarność, to jeśli miała pani trafić na inne spotkanie, to może tak, ale ja tutaj nie bronię Solidarności. No to sprzedali Solidarność właśnie. No to sprzedali, no to źle, że sprzedali. No. Czyli Polacy. Ja myślę, że jedno rozumiem z tego spotkania, bardzo mi się wykład podobał, tego pana, który pierwszy zadał pytanie. Może rzeczywiście nie patrzmy czarno-biało, bo się zaczyna też wkradać w nasze codzienne życie teraźniejsze. Nie warto czasami patrzeć, bo życie nie jest czarno-białe. Po prostu. Tu o to chyba panu chodzi i może zakończymy tą dyskusję. Bo niezaprzeczalnym faktem jest, że mieliśmy inaczej. No, tak naprawdę, kiedy skończyła się okupacja sowiecka? W 1990 roku, w momencie, kiedy prezydent Kaczorowski... Ja myślę, że do tej pory troszkę trwa ze względu na to, że nie rozliczono osoby, no to pod tym względem to na pewno. Nie chodzi tutaj o formalną stronę. W związku z tym takie mamy animozje w tym kraju, które trwają do tej pory. Może w naszym kraju bym zaproponował, żeby jednak stwierdzić. Prokurator Bochni, który sądził w latach 80. osoby z podziemia Solidarności, w tej chwili jest przy władzy. Nie może pan patrzeć czarno-biało. Ja uważam, że ten człowiek w tym momencie jest niewinny, ale musiał wykonywać pewne zadania. Bo się tłumaczy, że da dobra sprawa. Nie ma rzeczy czarno-białych faktycznie w historii, zwłaszcza polskiej. No wydaje mi się, że jednak takich rzeczy czarno-białych jest mnóstwo. Pana pokazuje, to już druga wojna światowa, kiedy Polacy przechowywali dzieci żydowskie i Żydów, narażając swoje rodziny i swoje życie. I to było czarno-białe? To było chyba białe, wydaje mi się, takie zachowanie. To była wielka odwaga, ale nigdy nie nazwało to nie było czarno-białe. Że Niemcy, którzy mordowali Żydów, nie byli czarni, a Polacy, którzy przechowywali, nie byli biali, no to... Była heroiczna odwaga Polaków. No właśnie. Ale nie czarno-biała. Aha, okay. Myślę, że problemem może być też to, że coraz więcej ludzi młodych bierze sobie za ludzi za wzór żołnierzy wyklętych. I środowiska, jednak te liberalne, widzą w tym problem. Widzą w tym problem i rozmywanie tego, próbowanie rozmawiać o tym, że coś jest czarne, coś jest białe i tak nie było. Tutaj jest pewna obawa tych ludzi. Niestety. No niestety tak jest. I jak widać, ta końcowa dyskusja pokazuje, że spotkanie było
warto organizacji, a materiału na inne rozmowy mamy jeszcze bardzo dużo, może kiedyś do tego wrócimy. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Kajtanowi za przybycie, za ten wykład, za tą dyskusję. Dziękujemy serdecznie. Tak jak pan mówił, książki Kwartalnik są dostępne, tam będą przy wyjściu, będzie można zakupić. Ja chciałem jeszcze podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojniczu, panu dyrektorowi, pan Stefan Wełna oraz pan Radek Jawornik za pomoc w organizacji i obsługę techniczną tego spotkania, a także tutaj portal Nasz Wojnicz za nagranie tego spotkania. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach. Pan, spotkanie nie było czarno-białe, tylko...